Wszyscy uczyliśmy się kiedyś rozwiązywać równania kwadratowe. Przypomnijmy znane wzory. Ale dla równań wyższego stopnia te wzory oczywiście nie wystarczą. Czasami jednak pierwiastki równania, w którym wszystkie współczynniki są całkowite, udaje się znaleźć naprawdę łatwo. Przyjrzyjmy się takiemu równaniu. X do trzeciej odjąć 5x dodać 2 równa się 0. Jeżeli to równanie nie ma żadnego całkowitego pierwiastka, to szkolnymi metodami go nie rozwiążemy. Ale może ma ono jakieś całkowite rozwiązanie. Zastanówmy się, czy istnieje jakaś liczba całkowita C, dla której spełniona jest równość C do trzeciej odjąć 5C dodać 2 równa się 0. Gdyby tak było, to po przeniesieniu na drugą stronę wyrazów z C otrzymamy 2 równa się 5C odjąć C do trzeciej, a po wyłączeniu C przed nawias otrzymamy 2 równa się C razy 5 odjąć C kwadrat. Oba czynniki po prawej stronie są całkowite, a ich iloczyn to 2, czyli dwójka musi się dzielić przez każdy z nich. Są 4 możliwości na wartość C. 1, minus 1, 2 i minus 2. Łatwo sprawdzić, że w naszym przypadku pasuje tylko liczba 2. Mamy więc jedno rozwiązanie. Pytanie, czy są inne? Aby to sprawdzić, odejmijmy stronami równość 2 do trzeciej odjąć 5 razy 2 dodać 2 równa się 0 od naszej wyjściowej równości x do trzeciej odjąć 5x dodać 2 równa się 0. Zgromadźmy wyrazy w tych samych potęgach obok siebie i korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na a do trzeciej odjąć b do trzeciej zastąpmy wyrażenie x do trzeciej odjąć 2 do trzeciej wyrażeniem x odjąć 2 razy x kwadrat dodać 2x dodać 2 kwadrat. X odjąć 2 możemy wyciągnąć przed nawias i otrzymamy x odjąć 2 razy x kwadrat dodać 2x odjąć 1 równa się 0. X odjąć 2 zeruje się dla x równego 2. Czy drugi czynnik może się zerować? Jeżeli tak, to dostaniemy kolejne pierwiastki naszego równania. Stosując wzory z wyróżnikiem delta, do równania kwadratowego x kwadrat dodać 2x odjąć 1 równa się 0, widzimy, że ma ono dwa rozwiązania. Minus 1 odjąć pierwiastek z 2 oraz minus 1 dodać pierwiastek z 2. Czyli łącznie udało nam się znaleźć 3 pierwiastki naszego równania trzeciego stopnia i więcej rozwiązań na pewno nie ma. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.